Rosja ma coraz większe problemy i to nie takie, jakich można było się spodziewać. Fala upałów w Europie pożera coraz więcej miejsc. Sośnierz kontra Tusk. Co z tego wyszło? A na koniec nieśmiertelność w zasięgu ręki. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Zanim zaczniemy, chciałbym Wam polecić mój profil na X-ie, czyli dawnym Twitterze, jeśli ktoś się jeszcze nie przestawił. No bo to tam wrzucam dużo więcej materiałów, takich krótszych, konkretnych, a również i z naszych innych kanałów wycinki najważniejszych momentów, jak chociażby nasza ostatnia akcja z Dobromirem Sośnierzem czy z Myślozbirem, gdzie wyszliśmy na Paradę Równości z banerem przykładowo LGBT to ideologia, zmień moje zdanie, no i wchodziliśmy w konfrontację z osobami, które uważają inaczej. W ostatnią sobotę byliśmy właśnie z Sośnierzem znowu z banerem, że śluby tylko dla hetero, zmień moje zdanie. No i też tam wchodziliśmy w konfrontację. Naprawdę bardzo ciekawe rozmowy, między innymi z takim zagorzałym wyborcą Donalda Tuska, który nawet chyba nie miał zbyt progresywnych poglądów, tylko po prostu miał antytuskowe. Wiecie, o co chodzi, nie? I to była naprawdę potężna rozmowa. Na moim X-ie są wszystkie właśnie te filmy. Na YouTubie ostatnio ograniczają nas coraz bardziej, coraz więcej jest tych demonetyzacji, żółtych dolarków. Na X-a wchodzi wszystko. Zapraszam serdecznie. Link do mojego X-a macie w opisie. A teraz lećmy z pierwszym tematem. Wróg dąży do naruszenia spokoju międzyreligijnego w Rosji, stwierdził patriarcha Cyryl. Głowa rosyjskiej cerkwi prawosławnej zabrał głos po incydentach w Dagestanie, gdzie napastnicy otworzyli ogień w kierunku świątyń. Łącznie odeszło 17 osób. Patriarcha Cyryl, głowa rosyjskiej cerkwi prawosławnej i gorący zwolennik Kremla, powiedział, że wróg dąży do naruszenia spokoju międzyreligijnego w Rosji. Podaje agencja France Presse. Duchowny nie wskazał jednak, kto jest odpowiedzialny za incydenty. 23 czerwca doszło do dwóch incydentów o charakterze terroru w Dagestanie. Ludzie otworzyli w kierunku świątyń i starli się z policją w miastach oddalonych od siebie o około 125 km. Władze poinformowały, że odeszło 8 funkcjonariuszy, a 23 osoby są poszkodowane. Wśród jest też duchowny. Rosyjskie służby podają, że uniemożliwiły dalsze działania 6 osobom. Zarówno na ulicach Derbentu, jak i Machaczkały trwały starcia uliczne. Władze w Moskwie zdecydowały o użyciu rozgwardii. Jak przekazała szefowa służby prasowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Dagestanu Gajana Garijewa. Według informacji z biura prasowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Dagestanu, około godziny 18 czasu moskiewskiego w Derbencie nieznane osoby z narzędziami automatycznymi otworzyli w kierunku synagogi i cerkwi. W wyniku incydentu ucierpiały synagoga i cerkiew. Odszedł też jeden duchowny. Sprawcy starli się z funkcjonariuszami. Odszedł m.in. szef policji z jednej z pobliskich miejscowości, który przybył na pomoc swoim kolegom z Derbentu. Siły specjalne wkroczyły do budynku, w którym ukryli się podejrzani. Służby uniemożliwiły dalsze działania dwóm sprawcom incydentu. W Machaczkale, stolicy Dagestanu, inni ludzie otworzyli w kierunku posterunku policji. Celem incydentu, podobnie jak w Derbencie, była też cerkiew, gdzie odszedł jeden cywil. Niedługo później poinformowano, że służby uniemożliwiły dalsze działania dwóm podejrzanym osobom. I od razu informacja o tym, że podejrzewa się, że za tym wydarzeniem stoją islamiści. Jak ostatnim razem podczas incydentu w podmoskiewskiej sali koncertowej, w poprzednim zamachu winę próbowano wtedy skierować na Ukrainę, czy tym razem będzie podobnie? Sprytny zabieg, biorąc pod uwagę konflikt między Rosją a Ukrainą. Rosja także jest krajem, który ma problem z napływającymi migrantami. Wcześniej miała ona problem z migrantami z innych nacji, przykładowo z Uzbekistanu, z którego wielu ludzi także dopuszcza się różnych czynów. Jednym z przykładów może być to, jak władze Rosji kazały mediom milczeć o okrutnie pozbawionej dalszej możliwości egzystencji na tej planecie bardzo młodej osobie. Ich rząd za wszelką cenę nie chce dopuścić, by obywatele zrozumieli, że taką, że także padają wiadomo czym konfliktu w Syrii. A tak to nieodosobniona jednak jest sytuacja, bo przytoczę wam tutaj taki cytat. Półtora roku temu policja rosyjska zatrzymała tak zwaną bandę GTA, która przez wiele miesięcy nocami pozbawiała życia pod Moskwą przypadkowych kierowców. Wtedy być może przez nieostrożność ogłoszono, że sprawcy, których ofiarą padło co najmniej 14 osób, wywodzili się z Azji Centralnej i na szosach pod stolicą trenowali przed planowanym przyłączeniem się do państwa islamskiego. No i właśnie,
ale w końcu Rosja Putina, a on do błędów przecież nie może się przyznać. My mu to oczywiście będziemy wytykać nawet wtedy, kiedy się nie przyzna, no ale tam jakby problemu nie było. Teraz za to problem objawia się w muzułmanach, którzy także są zdolni do wielu różnych zachowań, jak dobrze wiemy, co pokazuje sytuacja, w jakiej się teraz znaleźli oni. Żeby Rosjanie nie uczyli się na własnych błędach, a może nie uczą się nawet na błędach Unii Europejskiej, a może zwyczajnie wykorzystuje się wiedzę do destabilizacji wrogich krajów. Rosja ma obecnie największą populację muzułmańską w Europie. W 2010 roku mieszkało tu 16,4 miliona wyznawców islamu, stanowiąc aż 11,6% ludności Federacji Rosyjskiej. To wyjaśniałoby trudną sytuację. Lećmy dalej. Strażacy prowadzą działania przeciwko 70 nieplanowanym zjawiskom termicznym w lasach w Grecji, a silny wiatr może przyczynić się do powstania kolejnych. Pojawienie się tych zjawisk już w pierwszej połowie czerwca ma związek z wystąpieniem o wiele wcześniej gorącego i suchego powietrza. Fala wysokich temperatur w Grecji zbiera niepokojące żniwo. W niedzielę odnaleziono amerykańskiego turysty. To kolejna osoba, która odeszła w wyniku wysokich temperatur nad Morzem Śródziemnym. Setki strażaków prowadzą działania przeciwko nieplanowanym zjawiskom termicznym w lasach w różnych częściach Grecji, w tym na wyspach Andros i Salamina, jak podano w sobotę. Ponad 30 strażaków, 2 samoloty i 5 śmigłowców gaśniczych prowadzi działania przeciwko nieplanowanemu zjawisku termicznemu na wyspie Andros na Morzu Egejskim. Ewakuowano mieszkańców 4 miejscowości na wyspie. Nieplanowane zjawisko termiczne nie dotarło dotąd do tamtejszych kurortów turystycznych. Strażakom udało się opanować nieplanowane zjawisko termiczne w lesie na Salaminie w Zatoce Sarońskiej, na zachód od Aten. Zdaniem greckich meteorologów pojawienie się nieplanowanych zjawisk termicznych już w pierwszej połowie czerwca ma związek z wystąpieniem o wiele wcześniej gorącego i suchego powietrza oraz silnych wiatrów. W ubiegłym tygodniu dziesiątki osób mieszkających niedaleko Aten zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów w związku z zagrożeniem nieplanowanym zjawiskami termicznymi. W piątek 55-letni mężczyzna odszedł w szpitalu w wyniku obrażeń, jakich doznał podczas nieplanowanego zjawiska termicznego w regionie Ilia na półwyspie Pelopones. W 2023 roku nieplanowane zjawiska termiczne w lasach zmusiły około 19 tysięcy osób do opuszczenia wyspy Rodos, a 20 osób odeszło w wyniku nieplanowanych zjawisk termicznych, które trwały wówczas w północnych regionach Grecji. No i faktycznie w Polsce się nieco ociepliło na przełomie lat, ale patrząc na tabelę rekordów temperatur, to pobiliśmy go tylko raz w 1943 roku. Wątpię, że przyczyniła się do tego liczba samochodów w mieście, jak twierdzą aktywiści ekologiczni. Zresztą popatrzcie sobie za mnie, wcale słońce jakoś nie grzeje za mocno. Generalnie ten czerwiec wydaje mi się, że jest najzimniejszym od czasu początku pomiarów, przynajmniej kiedy ja zacząłem to mierzyć. Wielkimi krokami zbliża się lato, a wraz z nim i upały. Co roku słyszymy o licznych omdleniach ludzi spędzających długie godziny w pełnym słońcu bez czapki zwłaszcza, lub też o pożarach. Jeśli wrócić do tematu Grecji, to tam bardzo często zdarza się tego typu sytuacja, a nawet i znacznie gorsze. Wielu ludzi znika bez śladu, wybierając się na wycieczki w piekielne upały. Niektórych osób niestety znajdują już tylko wiadomo jakich. Bardzo niebezpieczne są po prostu takie pogody i pielgrzymki z tym związane. Władze Arabii Saudyjskiej poinformowały, że dotychczas podczas tegorocznego hadżu pielgrzymki do Mekki odeszło z tego świata aż 1301 osób. 83% stanowili niezarejestrowani pielgrzymi bez oficjalnych pozwoleń. Wiele z tych osób pokonywało duże dystanse w pełnym słońcu, nie mając dostępu do odpowiednich schronień, przekazała Arabia Saudyjska. No, jest to trochę przerażające, nie? No bo wiecie, idziecie już na pielgrzymkę i z niej nie wracacie, a statystyki wyglądają naprawdę nieciekawie. Warto zadbać o swoje bezpieczeństwo, w tym o ochronę przed słońcem, odpowiednie nawodnienie, bo upały są, jak widać, bardzo niebezpiecznym zjawiskiem, a my bardzo rzadko bierzemy to pod uwagę. Najbardziej narażone są osoby starsze, z przewlekłymi chorobami, osoby przyjmujące określone leki. Dbajcie o siebie, no bo jest to niezwykle istotne, ale żeby robić z tego aferę, że to co roku jest coraz gorzej, no nie wydaje mi się, bo co roku nagrywamy dokładnie to samo. Chcę mieć ślub z kotem. Chcę mieć taki dyplom na ścianie, że
że śpi z tym kotem i są małżeństwem. Polacy nie wyrażają chęci przyjmowania nieudokumentowanych przybyszów, a szef rządu zapewnia, że Bruksela nam tego nie narzuci. Dobromir Sośnierz zwraca uwagę na kwestię, co będzie po zakończeniu kadencji Donalda Tuska. Politycy koalicji rządzącej konsekwentnie utrzymują, że Polska nie będzie zobowiązana do wpuszczania do siebie nieudokumentowanych przybyszów, gdy zacznie obowiązywać pakt migracyjny, ponieważ przyjęła bardzo dużo osób uciekających przed konfliktem z Ukrainy. Donald Tusk miał otrzymać takie zapewnienie w Brukseli. Szef rządu kilkukrotnie podkreślił, że Polska nie przyjmie żadnych migrantów z paktu migracyjnego. W to przeświadczenie nie wierzą politycy Konfederacji i Prawa i Sprawiedliwości. W programie Polsat News Dobromir Sośnierz tłumaczył, że nawet gdyby tak było, to przecież Donald Tusk nie będzie rządził wiecznie. Powiedział, to jest rozwiązanie na ślinę, na słowo honoru, że pan Donald Tusk pojedzie do Brukseli i wynegocjuje, że na razie nie będziemy przyjmować. Nawet jeśli Tusk po znajomości dostanie pozwolenie, że on nie musi. Ale Polska nie może być zależna od tego, czy Donald Tusk jest przy władzy, czy nie. Potem będzie rząd na przykład Konfederacji. I założę się, że taki rząd już będzie musiał przyjmować nieudokumentowanych przybyszów. Nie tylko na bieżąco, ale jeszcze pewnie będzie musiał zapłacić kary za zaległych za Tuska. Bo wtedy okaże się, że jednak od początku powinniś. Państwo nie może tak funkcjonować. Powiedział polityk, dodając, że trzeba podważyć pakt migracyjny i doprowadzić do jasnej sytuacji wyłączenia z niego Polski. W programie przypomniano wyniki sondażu, który wyraźnie pokazuje, że Polacy nie chcą nieudokumentowanych przybyszów, a jeśli osobom z Afryki czy przybyszom z Bliskiego Wschodu uda się przekroczyć granicę, to powinni być odsyłani z powrotem. No i normalny jestem. Zapisałem się właśnie do PO. Sośnierz już od dłuższego czasu nie pochwala działań Unii Europejskiej, jeśli chodzi o chociażby temat imigrantów. Unia Europejska jest antyprzykładem tego, jak należy prowadzić politykę migracyjną. Skomentował sytuację właśnie Sośnierz. Chciałbym także serdecznie polecić wam moje wywiady przeprowadzone z Sośnierzem, a także mojego X-a, na którym sporo się dzieje, między innymi właśnie fragmentów z tych wywiadów, czy to moich z Sośnierzem, czy Sośnierza z innymi ludźmi, które przeprowadzaliśmy wspólnie. No a teraz już tak może wracajmy do tematu. Działania Tuska, dokładnie jego brak zaufania w stosunku do tego, co dzieje się w Europie i w Polsce, powoduje także spadek zaufania do niego samego. Z sondażu CBOS-u wynika, że rząd Donalda Tuska ma aktualnie więcej przeciwników niż zwolenników. Bardzo ciekawe, nie? Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że jeszcze do niedawna tylu ludzi tak ochoczo podchodziło do głosowania na Donalda w wyborach. Nawet PiS wyśmiewa tą chorągiewkową postawę Donalda Tuska, który składa takie deklaracje, które mogą spodobać się jego wyborcom, a potem udaje, że wcale ich nie było. Tak samo było z migrantami. Czemu się nie uśmiechacie? Taki tytuł, nowy spot Prawa i Sprawiedliwości. Bohaterem niespełna 40-sekundowego wideo jest Donald Tusk oraz ciemnoskórzy migranci. Sami mężczyźni, którzy zachowują się niebezpiecznie lub mają czarne paski na oczach. W spocie znalazło się również nagranie z obywatelem Ruandy, który na początku czerwca skakał po autach w Warszawie. Film wieńczą słowa premiera: w polskich domach będzie lepiej. Wideo wywołało lawinę komentarzy, niektórzy politycy nazwali je rasi wiadomo jakim i tak dalej, różne słowa, których nie powiem na YouTubie ani na Facebooku. Podaje to Radio RMF FM. Materiał wygląda jak jedna wielka nagonka PiSu na rządy Tuska i próbę odzyskania poparcia. Niektórzy uważają także, że no jest to nieetyczne i wiadomo jakie stawianie przypadkowych czarnoskórych osób do tego filmu tylko po to, żeby udowodnić jakąś tezę, mimo tego, że ci ludzie nic nie robili. Z drugiej strony widać po ich zachowaniu, co sobą reprezentują dość często. No ale cóż, piszcie, co wy o tym sądzicie, lećmy dalej. Let me tell you a story. Goes back 200 million years. It's the story of the neocortex, which means new rind. So in these Ray Kurzweil, znany futurolog i wynalazca, od dekad formułuje przewidywania dotyczące przyszłości technologii i ludzkości. Ma 76 lat, ale niespecjalnie przejmuje się wiekiem. Uważa, że jego dusza trafi do chmury, gdzie będzie żyć wiecznie. Nie traci też optymizmu w kontekście przyszłości naszego gatunku. Jego prognozy w ostatnim czasie zdają się spełniać, więc warto poznać te najnowsze. 76-letni Kurzweil koncentruje się przede wszystkim na idei singularności, momentu, w którym sztuczna inteligencja przewyższa
przewyższy tę ludzką, co zasadniczo zmieni nasze postrzeganie życia i technologii. W ostatnich miesiącach znacząco przyspieszył rozwój AI, więc Kurzweil podzielił się publicznie pewnymi spostrzeżeniami i pomysłami. Wydał też nową książkę. Obecnie, kiedy jesteśmy coraz bliżej opracowania AGI, czyli ogólnej sztucznej inteligencji, Ray Kurzweil jeszcze bardziej odchodzi od konwencjonalnego postrzegania ustania funkcji życiowych. Dla niego ustanie funkcji życiowych nie jest czymś, czego należy się obawiać lub co jest nieuniknione. To raczej problem, który można rozwiązać za pomocą nauki i technologii. Futurolog opiera swoje przekonania na tym, że możliwe będzie nie tylko wydłużenie życia ludzkiego za pomocą zaawansowanych technologii medycznych, ale także osiągnięcie swego rodzaju nieustającego trwania poprzez połączenie ludzkiego umysłu z maszyną. Jeszcze kilkanaście lat temu przyjmował nawet około 200 tabletek dziennie, ale udało mu się zoptymalizować tę liczbę i zejść do około 80. To różne suplementy, które są, jak twierdzi 76-latek, niezbędne, by maksymalizować swoje zdrowie i długowieczność. Kurzweil trochę ściga się z ustaniem funkcji życiowych. Wierzy w postęp i pojawienie się rozwiązań, jakie znacząco wydłużą nasze życie, ale dopóki ich nie ma, sam robi bardzo sporo, by nie przegapić swojej szansy i nie odejść szybciej, niż nadejdzie przewidywana przez niego rewolucja. Pytanie pierwsze, jakie przychodzi do głowy, to czy nieśmiertelność będzie ogólnodostępna, czy tylko dla hiperbogatych ludzi, no i czy nie przysposzy to nowych moralnych problemów, jak właśnie przeludnienie chociażby, tak? W ogóle po co rodzić dzieci, skoro możemy być nieśmiertelni, no ale że nieśmiertelność pozostaje rzecz jasna dla nas nieosiągalna, a to są jedynie no, słowa pewnych wynalazcy. Z jednym można się zgodzić, technologia się rozwija niesamowicie szybko, no i być może faktycznie dożyjemy chociażby takich czasów, w których naszą świadomość będziemy mogli przesłać na komputer bez przerwania tej świadomości. Wiecie, jak ją przerwiecie i zrobicie kopię, to już nie jesteście wy, tylko wasza kopia. A chodzi o to, żeby tego nie przerwać i żebyście byli to stale wy. Ja mam nadzieję, szczerze mówiąc, że takich czasów dożyję. Wbijajcie koniecznie mojego X-a. Link w opisie.